two, three, go. Siemanko, witam was na mojej kolejnej recenzji. Znowu będziemy recenzować shisha rome, czyli kamyczki, które są nasączone melasą. Tym razem bardzo taki fajny smak, ponieważ jest to rum z kolą. Osobiście nie miałem nigdy okazji pić tego drinka, ponieważ nie jestem jakimś wielkim fanem rumu. Jedyny rum, jaki lubię, to jest w mojito. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, jak smakuje sam rum, więc tutaj w tej kwestii nie będę mógł się wypowiedzieć jakoś bardzo, ale wiem za to, jak smakuje cola. Więc może zacznijmy od tego, że wiadomo, kamyczki są dostępne na www.shishasklep.pl. Stamtąd też je dostałem. Dziękuję serdecznie za podesłanie mi ich do próby. To jest opakowanie bodajże 120 gram. Zresztą tak jak wszystkie opakowanie, to słoiczek plastikowy. Na wieczku mamy szklankę coli z, podejrzewam, że z rumem, z kostkami lodu i z miętą. Tutaj mamy nazwę firmy, nazwę smaku i stronę firmy. Odwrót to jest to samo, co w poprzednim, czyli temperatura, przechowywania, skład, żeby przetrzymywać daleko od dzieci, no i best before 30 października 2015 rok, czyli jeszcze mamy trochę czasu, żeby dopalić te wszystkie. Tak więc setup standardowy: Ibrahim Dabez Lampard, wąż na mor, woda w dzwanie, dyfuzor, ponieważ blisko mam mikrofon z banu, także nie chciałem, żeby wam to przeszkadzało. Dwie warstwy folii Stella, dosyć grubej, dwa kokosy i Vortex na górze, tak więc... Zobaczmy, jak to się dymi. Tylko jedno kółeczko wyszło. Nie można tutaj powiedzieć, że to się dymi, ponieważ tak naprawdę to jest para wodna, ponieważ nie mamy tutaj niczego, co by się paliło. Gliceryna tylko paruje wraz z aromatami, więc to jest para wodna, ale jest bardzo gęsta, bardzo zawiesista, tak abym powiedział, i jeszcze takie małe... Małe podsumowanie wczorajszej recenzji, ponieważ recenzowałem wczoraj czekoladę i w pokoju zwykle nie lubię zapachu shiszy po tym, jak się ją pali, ale za to po czekoladzie był bardzo ładny taki nienachalny zapach, który się utrzymywał tam przez, nie wiem, 3-4 godziny, ale w żadnym on stopniu nie wsiąknął jakby w mój narożnik czy cokolwiek innego, co mam w pokoju, tak więc to jest wielki plus. No i tak, może podejdę wam, pokażę, jak to wygląda. Opakowanie standardowe, jak widzicie, biało-czerwone. Mamy tutaj kolory na tym, czyli kolory polskiej flagi. Teraz dopiero to, szczerze powiedziawszy, zauważyłem. Jak widzicie, mamy tutaj taką dosyć apetyczną szklankę coli z rumem. No i tutaj mamy jeszcze jakiś listek mięty. Na dole mamy sporo melasy. Kamyczki są szare. Melasę z koloru takiego praktycznie jak Coca-Cola. I tutaj też mała ciekawostka, ponieważ wszystkie kamyczki mają kolor, powiedzmy, nie wiem, jeżeli palicie jakieś czerwone owoce, melasa będzie miała czerwony kolor. Jeżeli żółte, no to wtedy żółte. To jest bardzo fajne takie urozmaicenie. Więc palimy, ja wam powiem, jak to pachnie. Więc tak, pachnie po otwarciu bardzo, ale to bardzo mocno i intensywnie. Zresztą, jak zauważyłem, wszystkie te smaki tak mają, że je po prostu się otworzy i od razu w całym pokoju czuć, a zapach jest naprawdę mega intensywny. Czuć tutaj takie ukąszenie jakby alkoholu, bardzo taką intensywną kolę i właśnie, tak jak mówiłem, lekkie, takie delikatną nutkę zapachową alkoholu. No i jakieś przyprawy korzenne, myślę, że to jest, że właśnie rum przede wszystkim też jest z przyprawami korzennymi. Tak mi się przynajmniej zdaje, pewien nie jestem, ale czujemy tutaj kolę taką troszeczkę żelkową, ale bardzo dobrą. Nie jest ona jakby taka przesłodzona, ale jest taka orzeźwiająca, tak jakby.
Porównałbym zapach tej coli do Amiry. Troszkę żelkowy, troszkę taki perfumowany bym powiedział, ale bardzo sympatyczny taki. Na pewno nie pachnie to jak taka prawdziwa Coca-Cola. Bardziej bym porównał do Hopcoli, o, w ten sposób. I taki jakby ukąszenie rumu. Jak widzicie, dymek całkiem fajny, bardzo, bardzo fajny bym powiedział. To jest niewątpliwy plus Shisha Romy. Coś mi dzisiaj te kółka nie wychodzą. W każdym bądź razie smak jest intensywny. Nie jest już tak delikatny jak czekolada. Jest intensywny. Czuć tu zdecydowanie na pierwszym planie bardzo mocny smak coli. Jest on orzeźwiający. Nie jest za słodki, jest lekko słodkawy. Ale czuć właśnie tak, jakbyście po prostu nalali sobie szklankę coli, czy zjedli na przykład dobre żelki, nie wiem, po smaku Coca-Coli. Na przykład Haribo. Żelki są dobre. Nie czuć tutaj za bardzo tego rumu, co jest dla mnie troszeczkę minusem. Jest taki lekki posmak korzenny, jakby korzennych takich przypraw, może trochę cynamonu, tudzież imbiru, ale nie ma tutaj jakby takiego dużego smaku tego rumu, nie ma takiego ukąszenia alkoholowego. Generalnie tytoń jest całkiem fajny, jeżeli chodzi o smak, jeżeli chodzi o... Przepraszam, nie tytoń, tylko kamyczki. Muszę się odzwyczaić od tego. Bardzo dobra melasa. W ten sposób powiem, bardzo fajnie się dymi, bardzo dobrze smakuje, nie zamula. Smak jest bardzo, bardzo przyjemny, tak więc z czystym sumieniem mogę wam tą melasę, te kamyczki polecić. Tak więc dziękuję jeszcze raz sklepowi shishasklep.pl za podesłanie mi smaków do zrecenzowania właśnie Shisha Romy. Mam jeszcze 3, tak więc będzie jeszcze co recenzować. Dziękuję wam bardzo, proszę o subskrypcję, o łapki w dół albo... To jest w górę, to jest w dół. Tak więc jeżeli macie ochotę, zapraszam również do komentowania. Bardzo bym tego od was chciał. Tak więc do następnej recenzji.